Dzień dobry, w tych pięknych okolicznościach przyrody odcinek, którego już jakiś czas nie było, takie krótkie omówienie, ale trzech za jednym zamachem samolotów. Jak ktoś nie oglądał lotów, a chciałby tylko mieć podsumowanko, to właśnie to jest film dla Ciebie. I tak, dzisiaj są ze mną trzy samolociki, Messerschmitt MS-163, Ki-61 i Hooker Tempest. I powiem tak, zacznę może od czegoś, co jest dla nich wspólną cechą i co jest kapitalną sprawą, i to już podkreślałem. Dzielone skrzydła. Wszystkie te samoloty mają możliwość podzielenia. Wiecie, jakbyście mnie tak doglądali te modele, to zobaczcie, że o, tutaj w tym wypadku mamy dwie śruby. Jest dzielone na pół to skrzydło. Tak samo kij. Ciepło się robi. O, zaraz trzeba pewnie kończyć. I tak samo, ma podobną sytuację. Tutaj było, doszło mi do małego uszkodzenia, co akurat nie było fajną rzeczą. Natomiast w ME tutaj odkręcana jest ta część, to skrzydło drugie w tym miejscu. Łatwość przechowywania, łatwość transportu, no to się zaczyna w takim wypadku robić mega sprawa. Nie ma z tym żadnych problemów, to jest fajne. Jeżeli chodzi o same samoloty, to ich charakterystykę. Potrafi latać szybko, ale jak mu tutaj założyć troszeczkę, pokombinować. Ja tu na jednym z filmików pokazywałem, założyłem czterolopatowe śmigło 9 razy 4,5 razy 4 łopaty. To taki ekwiwalencik gdzieś 11, no gdzieś tak około 11, 7, 8, 9, no dziewiątki, trochę przesadziłem, dziewiątki. I dziewiątka tutaj nie wejdzie, bo zacznie haczyć tam o ziemię podczas startu. Natomiast takie czterolopatowe bardzo fajnie latało, bardzo fajny dźwięk. Tylko ja wiedziałem, że one są kruche, i no i przyhaczył przy lądowaniu. No i poszło. Zresztą tego dnia straciłem dwa śmigła. Tutaj akurat wielkich kombinacji nie robiłem. W nim sobie przetestowałem jedną rzecz. Co się stanie, jak damy lżejszy akumulator. Latał dobrze, natomiast latał wolniej, więc wniosek taki: jeżeli chcecie mieć samolot, który troszeczkę wolniej będzie Wam latał, no to trzeba dać mu słabszy silnik, tak gdzieś tam bym stawiał na, przy 3S-ach oczywiście, jakieś takie 28, 30, 1100, no to taką, tam z jakimś śmigiem 9, 10 i 900 akumulator max. Powinno to zadziałać, powinno to zagrać i nie powinno być problemu. No i ostatni samolot, Tempest, i tutaj bardzo fajna maszyna, mocna. No przy jednym ze startów tutaj po wymianie silnika, bo o, ale właśnie teraz dojrzałem, że tutaj mi kupaczek za to uległ uszkodzeniu. Dobra, to jest mały problem, mały pikuś, jak to się mówi. Ale latał, kurczę, mega. W każdym razie po wymianie silnika tutaj zaczął mieć taką tendencję do trochę do prawie że do nurkowania, i przyhaczył o ziemię, uderzył w ziemię i nic mu się nie stało. To akurat świadczy, tutaj daje na plus dla tego samolotu. Dodatkowo w tej wersji, ja sądzę, że prędzej lub później będzie dostępna ta wersja z podwoziem. Tu może jeszcze małe zmiany konstrukcyjne, gdzieś coś wzmocnić, bo tutaj, ale to są jeszcze sprawy, tutaj wszystko jest w ciągu realizacji, testy beta trwają, mega to jest. I nawet jak wiał wiatr, tak jak teraz, taki wiaterek, tutaj zobaczcie, to jak to się ruszają te roślinki, to wolałem wylądować na podwoziu i całkiem nieźle to wyszło. Lepiej niż bez podwozia, nawet na trawie, to tutaj mamy skutek takiego lądowania bez podwozia. Także, no cóż, z modyfikacji jeszcze, te, które w zasadzie możecie zrobić sami, to tutaj jest mocowanie na kamerę. Wykorzystałem tą brudę, bo no, na początku chciałem ją wykorzystać do tego, żeby zrobić wlot chłodzenia. No ale po co? Natomiast jak już tutaj doszło do uszkodzenia w tym miejscu, mówię, nic do stracenia, najwyżej wydrukuję całą nowe, i zrobiłem mocowanie do kamery.
Mogłem, tak wiem, mogłem bardziej uniwersalne, to już sam, znaczy sam się przekonałem o tym. No ale to wnioski można wyciągnąć, zresztą nie jest problem wydrukować tą osłonę, bo ona w sumie nie jest jakoś tam wielka i nie powinno być problemu z wydrukiem. To by było tak na tyle. Zapraszam do sekcji komentarzy, pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli byście chcieli, żeby coś sprawdzić w tych modelach, jeżeli byście chcieli, żeby jak się wahacie, żeby coś ewentualnie dla Was zrobić. Jeżeli będzie taka możliwość, to zrobię. Natomiast tak, zaczyna się robić ciepło. Ja wiem, że to nie jest dobry czas dla modeli drukowanych. Ja już nawet dzisiaj zauważyłem na tym kiju, jak on trochę leżał mi tutaj na dachu, że tutaj o takie nie fajne pofałdowania się mi porobiły. Nie wiem, czy to nawet kamera wychwyci, ale ja już wiem. A, tu na kabinie widać. O właśnie. Na szczęście to z kabiną nie ma aż takich problemów, to żeby wydrukować nową, tym bardziej, że ona też już trochę przeżyła. No właśnie, to nie jest dobry czas dla modeli drukowanych, jak smaży słońce. Ale co ciekawe, to ta kabina tak trochę się pofałdowała. To nie jest duży problem, więc ja tutaj za bardzo nawet nie będę z tym nic robił. Natomiast tak, gdzieś tam może jaśniejszy ten model, żeby był, żeby tak nie łapał tego słońca, żeby się nie opalił za mocno. Może biały. No właśnie, o i jeszcze jeden temat, malowanie. Wiem tak, moja pięta achillesowa, malowanie, ale już znalazłem dwóch kolegów, rzuciłem temat na jednym z forów modelarskich przy okazji modeli redukcyjnych odnośnie malowania i dwóch kolegów zadeklarowało się, że coś mi pomogą, coś mi podpowiedzą, żeby przy wykorzystaniu sprzętu, który mam i tutaj tych mniej zgrabnych moich rączek, to żeby tutaj troszeczkę poprawić tutaj atrakcyjność tych modeli o malowanie. Także to też jest w planach, co by tylko czasu starczyło, bo to jest ten czynnik, o który jest najtrudniej. Wszystko jest, tylko czasu nie ma. Chęci są, kurczę, nawet jakiś tam sprzęt jest. Mówią, że dużo nie trzeba nakładów finansowych, żeby tą farbę kupić. Tylko czas, z czasem problem. Także jest szansa, że te modele dostaną malowanie. Oczywiście nie wątpię, że wy to pomalujecie lepiej niż ja. Ja jestem mechanikiem. Ale dobra, dość o tym. Także linki do forum, linki do miejsc, gdzie można pobrać te modele w opisie filmu. Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!